Albert Sosnowski rozpoczął sparingi do swojej walki życia z Witalijem Kliczko. Taki chyba najbardziej kluczowy etap w przygotowaniach. Tak. Albert już dłuższy czas nie sparował. Zaczynamy 3 tygodnie przed startem, 3 tygodnie sparingów przed startem, 4. tydzień będzie typowo już luz, taktyka i świeżość. Pierwszy sparing był troszkę chaotyczny z Price'em. Albert chyba pierwszy raz sparuje z takim typem zawodnika, bo jednak Mariusz Wach też jest troszeczkę inny, bo bije trochę krócej. Dziś już troszeczkę było lepiej, 6 rund zasparował z tym samym zawodnikiem. Było troszeczkę lepiej, cieszy mnie u Alberta to, że on poprawia. On to, co mu się zwraca uwagę dzisiaj, jutro on poprawi. Są rzeczy, które można wyeliminować i Albert eliminuje te rzeczy i naprawdę się bardzo stara, aż czasami za bardzo, czasami go panosi w ringu i wtedy on jest narażony właśnie na jakiś kontratek przeciwnika, na jakiś tam własny błąd, bo aż czasami za bardzo chce, motywacja ma przeogromną, czasami trzeba go powstrzymywać. No właśnie, wiele osób mówi, że widzi Alberta bardzo zmotywowanego. To chyba będzie klucz w tej walce, żeby dobrze się zaprezentować w Niemczech. Tak, to jest klucz. Do tego, no wiadomo, że technika, taktyka, akcje przerabiamy. Traktujemy te sparingi jako właśnie przerabianie naszej taktyki, przerabianie tych akcji, nad którymi pracujemy przed kamerą, przed wideo z włokami Kliczko na torczowaniu. I to pomału on wdraża. A najważniejszy będzie jego nastrój przed tą walką, żeby 60 tysięcy ludzi, czy tam ile będzie, czy Kliczko, czy cała ta otoczka, która będzie w Niemczech, codziennie coś tam mamy przygotowane, żeby jego to po prostu uskrzydliło, a nie zahamowało. No właśnie, tutaj między rundami, w czasie sparingów, w czasie tarczowania Albert sobie puszcza takie nagrania z walki Witalija Kliczki, z jego wejścia, ta cała atmosfera, krzyki kibiców, to jest pomysł psychologa, pana czy Alberta? Tak, to jest psychologa Darka Nowickiego, od razu to wdrożyliśmy. Efekt dał niesamowity, bo to my słuchamy na co dzień, natomiast jak zaliczono, to było pierwszy raz, jak to buchnęło nam na salę, to naprawdę ciarki nam poszły po plecach, naprawdę dobrze, że to zrobiliśmy. Jeszcze parę nagrań chcemy innych posłuchać, muzykę, z którą Albert wychodzi, ale tak, to jest potrzebne, bo Albert nigdy nie uczestniczył w czymś takim. Przy takiej widowni, żadnej polskiej pięściarz nie uczestniczył w walce przy takiej widowni o taką stawkę w wadze ciężkiej. Andrzej Gołota tak, ale to nie było 60 tysięcy ludzi na stadionie. Więc presję ma niesamowitą. Musi do tej presji przede wszystkim się przygotować już teraz. I to robimy. Nastawia go pan na taki obraz, że tak naprawdę Albert nie ma nic do stracenia i w tej walce może tylko wygrać? Znaczy inaczej. Nie to, że nic do stracenia. Po prostu chcemy tę walkę podjąć przede wszystkim. Albert i cały nasz team. Nie chcemy takiej walki jak ostatnio Chambers, Władimir Kliczko, czy Johnson, Witalij Kliczko. Nie chcemy, nie po to tam idziemy, nie po to każdy z nas podejmował tego wyzwania. Albert chce podjąć walkę i robimy wszystko, żeby całą taktykę dobieramy właśnie na podjęcie walki. Tutaj do końca z Albertem będą sparować tylko Mariusz Wach i Orłow, czy ktoś jeszcze dojedzie? Zobaczymy. Teraz Price nam wyjedzie, bo coś tam zostało w rodzinie. I w piątek będzie Orłow, pierwszy raz, bo nie boksował Orłow jeszcze do tej pory, cały tydzień siedzi, ale nie boksuje, musi odrobić te pieniądze, za które tu siedzi. Dojedzie Mariusz Wach od poniedziałku i zobaczymy, jak będzie wyglądał sparing w poniedziałek. Mam przygotowanych 2 sparing partnerów, czy będą potrzebne, zobaczymy. Na pewno mówię, to są zawodnicy, muszą być zawodnicy, gdzie Albert musi oprócz tego, że ciężko popracować, być uważnym, to jeszcze poprzerabiać własne jakieś kombinacje, które przygotujemy. W przyszłym tygodniu Albert przeniesie się z Wami wszystkimi do Łodzi i tam będzie sparował? Tak. Jesteśmy, już mamy zarezerwowaną salkę,
Krzysiek będzie tam trenował przed walką ostatnie jakieś tam chwile treningu. Albert będzie miał najcięższy tydzień, wielorundowe sparingi 10-12 rundowe.